nadzieję, że będzie to polska piosenka. Super. Ona tam wszystko chowa, cały czas jedzie w takim czymś. Ona z góry atakuje, ale od dołu to bierze. If I could turn back time. Dwa, trzy i tu te plecy. Jakbyś wołała tam do tych marynarzy, chłopaki, wiesz, coś w tym stylu. If I could turn back time. If I could turn back The way. Jakbym ci dał. Did you really mean to hurt you? Ona tak robi. Słuchaj, jak w King Size. Za karę jeden tancerz to zrobi. Ja ci rajstopy sama mogę podrzeć. Może mam nawet w domu jakieś takie podarte. Aga, dzięki. Czyli lubisz Cher? Uwielbiam. Uwielbiam Cher. To jest świetna babka. No, chciałabym w wieku 68 lat wyglądać tak jak ona. Gdzie leży problem w śpiewaniu jak Cher dla ciebie? Ona śpiewa tak bardzo gardłowo, bardzo z bebechów. A Włodara Kuchara jak śpiewa? Bardziej... Tak po prostu, po dziewczyńsku. Trochę bardziej po dziewczyńsku, tak. Być może nie wszyscy pamiętają, jaki kostium nosiła w tym teledysku Cher. Przypomnijmy sobie, bo to jest duża rzecz. Agnieszka, no tak troszeczkę widzę, że posmutniałaś. Znaczy, źle się czujesz w tym stroju? No, oczywiście, że źle. A dlaczego źle? Ona się zachowuje, jakby chodziła w dżinsach. Musisz mieć naprawdę dużo odwagi, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. No, mam tremę. Ale spokojnie, dasz sobie radę. Spokojnie. Zapraszam cię do naszej winy. Spokojnie. Spokojnie. Okej. Okay. Luzuj się. Pomyśl o czymś przyjemnym. My tymczasem, już za moment, zobaczymy, jak Agnieszka Włodarczyk zamieni się w Cher. Kochana, będę twoim kapitanem, nie, ty bądź moim kapitanem.
a ja będę twoim majtkiem. O, tak. Moim majtkiem, dobrze. Tak, zapraszam cię bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja odnoszę wrażenie, że Cher miała tyle operacji plastycznych po to, żeby się upodobnić do Agnieszki Włodarczyk. No czego się denerwujesz? Czego się denerwujesz? No właśnie. Jesteś fenomenalna. Jakbyś założył taki strój, też byś się denerwował. Słuchaj, przez 5 lat grałem w dużo bardziej skąpym stroju. Zapytaj twojego choreografa. W Stanach, w Toronto, cała Europa, Kanada, cała Polska. Do tej pory się z ciebie śmieję. Nie. Ja najbardziej. Aga, zaczynasz z wysokiego C. Co będzie dalej? Taki Gąsowski i ja, my możemy tego nie wytrzymać. Dziękuję wam wszystkim, bo to się już zaczyna, że macie odwagę bawić się na serio, bawić się jak zawodowcy. To jest obłędne. Więcej nie mówię, bo się za mocno rozkręcę. Słuchaj, więc tak, ewidentnie była tutaj Cher, to w ogóle nie ma to tamto. I ty się zbliżyłeś rzeczywiście do tego specyficznego wokalu. Oprócz tego, no uchwyciłaś te specyficzne gesty, ona się porusza tak delikatnie i tak jakby sama się dziwiła, że jest aż taka seksowna i tak z niedowierzaniem tak kręci głową. Bardzo dobrze to uchwyciłaś, super. No i co ja powiem? No niestety, no świetnie, no trudno. DJ Adamus. To się nazywa kokietować męską publiczność. Ja myślę, że to samo, co Paweł przed chwilą powiedział. Myśmy się tutaj bardzo gotowali. A jeszcze dodam, że ten utwór jest tak naprawdę dla mnie bardzo ważny. To jest pierwszy utwór, który widziałem na MTV. Nie ukrywam, że się czerwieniłem. Dzisiaj się też czerwieniłem. Ja i też. I zdecydowanie dla ciebie zwariowałem, Agnieszka. Mógłbym być tą armatą w wideoklipie. Proszę państwa, jeszcze raz, Cher!